Na egzaminie należy wylosować 3 pytania z 20. Student potrafi odpowiedzieć na 15 pytań. Zda egzamin, jeśli odpowie na co najmniej 2 pytania. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że student zda egzamin, jeśli na pierwsze z wylosowanych pytań potrafi odpowiedzieć. W zadaniu wykorzystamy wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, czyli mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A. Pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B. Według wzoru mamy, iż jest to prawdopodobieństwo zdarzenia A, część wspólna z B, przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. Spróbujmy ten wzór troszeczkę przekształcić. Wiemy z klasycznej definicji prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwa, że prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia A jest to moc zbioru A. Przez moc zbioru omega. Podstawmy to do naszego wzoru. W naszym wypadku u góry mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A część wspólna z B, czyli u góry będziemy mieli moc zbioru A część wspólna z B. W mianowniku będzie moc zbioru omega. Natomiast prawdopodobieństwo zdarzenia B. Pod, u góry, czyli w liczniku mamy moc zbioru B przez moc zbioru omega. Dzielenie zastępujemy mnożeniem przez odwrotność, czyli mamy moc zbioru A część wspólna z B przez moc zbioru omega razy moc zbioru omega przez moc zbioru B. Widzimy, że na krzyż skracają nam się moce omegi, czyli zostaje nam moc zbioru A część wspólna z B przez moc zbioru B. Widzimy, że obliczając prawdopodobieństwo warunkowe, wcale nie potrzebujemy obliczać mocy y, omegi. Wystarczy, że znamy moc zbioru A część wspólna z B i moc zbioru B. Z tego, z tego wzoru będziemy korzystać. Zastanówmy się więc, czym jest zdarzenie A i czym jest zdarzenie B. Przypominam, że B jest naszym warunkiem. Warunek zawsze znajduje się za wyrażeniem jeżeli to, lub też za wyrażeniem pod warunkiem, że. Zobaczmy, co u nas znajduje się za słowem jeżeli. Tutaj mamy jeśli. Robimy taką kreche. W tym miejscu to, co znajduje się za jeśli, to jest nasze zdarzenie B. A to, co znajduje się przed, jeśli, to jest nasze zdarzenie A. Opiszmy to słownie, czym jest zdarzenie A i czym jest zdarzenie B. Zdarzenie A oznacza, mamy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że student zda egzamin. Czyli to jest nasze zdarzenie A. Student zda egzamin. Zdarzenie B to jest nasz warunek, czyli jeśli na pierwsze z wylosowanych pytań potrafi odpowiedzieć. Czyli zdarzenie B mówi nam, że na pierwsze pytanie zna odpowiedź. Zastanówmy się jeszcze, co oznacza zdarzenie A. Co oznacza, że student zda egzamin? Student zda, egza zda egzamin, jeśli odpowie na co najmniej dwa pytania. Co oznacza hasło co najmniej dwa pytania? Oznacza to, że może odpowiedzieć dokładnie na dwa pytania. Ale ponieważ on losuje trzy pytania, to równie dobrze może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie znał odpowiedź na trzy pytania. Zajmiemy się najpierw wyznaczeniem mocy zbioru B. Zastanówmy się, czy będziemy tutaj do czynienia z kombinacjami czy też z wariacjami. Była tutaj mowa o tym, że jest pierwsze pytanie lub jakieś kolejne pytania, czyli pytania zostały ponumerowane. Ma znaczenie to, w jakiej kolejności te pytania zostały wylosowane. Jest informacja pierwsze pytanie, więc równie dobrze możemy rozpatrywać również drugie i trzecie pytanie. Więc kolejność ma tutaj znaczenie. Jeżeli kolejność ma znaczenie, możemy korzystać z reguły mnożenia. Mamy do wyboru trzy pytania bo wiemy, że student losuje trzy pytania, czyli jest pierwsze pytanie, drugie pytanie i trzecie pytanie. Zapiszmy jeszcze, na ile pytań student zna odpowiedzi. Widzimy, że łącznie, zna, łącznie pytań było 20. On zna odpowiedzi na 15 pytań. Z tego wnioskujemy, że nie zna odpowiedzi na 5 pytań. Zdarzenie B mówi tylko tyle, że na pierwsze z wylosowanych pytań student zna odpowiedź. Więc zapiszmy, że na pierwsze pytanie będzie znał odpowiedź. Zapiszę to w skrócie literką Z, czyli zna odpowiedź. Nie wiemy nic z pierwszego, z pierwszego z, ze zdarzenia B, nie wiemy nic o drugim pytaniu i nie wiemy nic o trzecim pytaniu. Więc rozpatrzymy wszystkie możliwości. Może być tak, że na drugie pytanie będzie znał odpowiedź i na trzecie również. Ale może być też taka sytuacja, że oczywiście na pierwsze zna, że na drugie będzie znał, a na trzecie nie będzie znał odpowiedzi. Ale może również być taka sytuacja, oczywiście na pierwsze zna, że zaznaczy, to jest z naszego warunku, że na pierwsze na pewno zna odpowiedź. Mamy już opcję, że na drugie i trzecie zna. Tutaj mamy, już na drugie nie zna, na trzecie. Zna i jeszcze możemy mieć taką możliwość, oczywiście, że zna, że na oba pytania, na drugie i na trzecie, nie będzie znał odpowiedzi. W pierwszym przypadku, na pierwsze pytanie, zna odpowiedź. Zastanówmy się, na ile sposobów możemy obstawić to pierwsze pytanie. Student znał odpowiedź na 15, na 15 pytań. Więc pierwsze z wylosowanych pytań mógł wylosować na 15 sposobów. Jedno z tych wylosowanych pytań wylosowało jako pierwsze, więc na drugim miejscu może już wylosować pytanie tylko na 14 sposobów. Jeśli chodzi o trzecie pytanie, może wylosować już je tylko na 13 sposobów, dlatego że jedno zostało wylosowane jako pierwsze, jedno jako drugie, czyli mamy 13. Opcja druga. Pierwsze wylosowane pytanie, oczywiście, znowu na 15 sposobów. Na drugie również ma znać y, odpowiedź, czyli mamy 14 sposobów. Natomiast trzecie wylosowane pytanie na nim, ma nie znać odpowiedzi. Możemy takie pytanie wybrać na 5 sposobów. Trzecia opcja. Y, pierwsze pytanie zna odpowiedź, czyli wybieramy to na 15 sposobów. Na drugie pytanie ma nie znać odpowiedzi, a nie zna odpowiedzi na pięć pytań, czyli wybieramy to na pięć sposobów, i na trzecie pytanie ma zna odpo znać odpowiedź, ale już jedno pytanie zostało wylosowane jako pierwsze, więc tu już mamy tylko czternaście. I ostatnia opcja, pierwsze zna, czyli wybieramy na sposobów 15. na drugie pytanie nie zna odpowiedzi, czyli na sposobów 5. I na trzecie pytanie nie zna odpowiedzi, ponieważ już na jedno pytanie, na które nie znał odpowiedzi, wylosował jako drugie, to teraz już ma tylko cztery do wyboru. Teraz zgodnie z regułą mnożenia będziemy mnożyć. Czyli z pierwszego 15 razy 14 razy 13 dostajemy 2730. Z drugiego wyrażenia mamy 15 razy 14 razy 5, to jest 1050. Z trzeciego wyrażenia mamy to samo, czyli również 1050. I z czwartego wyrażenia mamy 15 razy 5, razy 4, 300. Tylko dodajmy jeszcze te cztery liczby do siebie. Po dodaniu dostaniemy, że moc zbioru B wynosi 5130. Teraz obliczmy moc zbioru A, część wspólna z B. A, część wspólna z B. Zobaczmy, czym będzie y, część wspólna zbioru A i zbioru y, zdarzenia A i zdarzenia B. W zdarzeniu A wiemy, że student ma zdać egzamin, czyli musi znać odpowiedź albo na dwa pytania, albo na trzy pytania. W zdarzeniu B była informacja, że na pierwsze pytanie musi znać odpowiedź. Czyli nadal, nadal student losuje trzy pytania. Czyli losujemy trzy kreski. Zgodnie ze zdarzeniem B wiemy, że na pierwsze musi znać y, odpowiedź. I teraz zdarzenie A mówi nam tak, że albo na dwa pytania zna, albo na trzy. To weźmy najpierw pod uwagę to, że zna dokładnie na dwa pytania odpowiedź. Czyli może znać albo na drugie. A na trzecie nie znać, albo może nie znać odpowiedzi na drugie, a znać odpowiedź na trzecie. To jest opcja, że zna dokładnie na dwa y, pytania odpowiedź, ale jest tu również w zdarzeniu A y, opcja taka, że zna dokładnie na trzy y, pytania odpowiedź. Czyli mamy na pierwsze ze zdarzenia B. Zna odpowiedź. I tu mamy również zna i zna. Teraz na pierwsze pytanie wiemy, że zna odpowiedź. Na ile sposobów mógł wybrać to pytanie? Znał odpowiedź na 15 pytań, więc pierwsze pytanie wybrał na 15 sposobów. Drugie pytanie. Na drugie pytanie również zna odpowiedź, czyli znowu jesteśmy w 15, ale już jedno z tych pytań wylosował jako pierwsze, więc teraz mamy tylko 14. Na trzecie pytanie nie zna odpowiedzi, czyli może je wybrać na pięć sposobów. Opcja druga. Na pierwsze pytanie zna odpowiedź, czyli wybiera je na sposobów 15, na drugie nie zna, czyli na sposobów 5, i na trzecie zna, czyli mamy jedno już zostało wybrane na pierwszym miejscu, czyli teraz mamy razy 14. I trzecia opcja na wszystkie pytania zna odpowiedź, czyli pierwsze pytanie wybieramy na sposobów 15, drugie już tylko na 14, bo jedno zostało wybrane jako pierwsze, a trzecie na sposobu 13, bo już dwa zostały wybrane wcześniej. I ponownie mnożymy nasze liczby i dostajemy. Z pierwszego mamy 1050. Z drugiego wyrażenia również 1050, a z trzeciego wyrażenia 2730. Dodajmy to teraz, i dostajemy, iż moc zdarzenia A, część wspólna z B, wynosi 4830. Teraz już tylko wystarczy nasze dane wstawić do wzoru, czyli do licznika wstawiamy 4830, w mianowniku mamy 5130 możemy skrócić 0, czyli jest 483 przez 513. W przybliżeniu są to 94. Setne czyli tak naprawdę na 94% student zda egzamin.